Na program zaprasza Kancelaria Snażyk-Cytowski, wiodąca kancelaria w zakresie startupów i funduszy Venture Capital. Nie wiem jak Wy, ale ja często korzystam z Facebooka, ze Spotify'a, SoundCloud, Shazam też są na moim tablecie. Fajnie byłoby poznać twórców tych aplikacji. Mogę Wam zdradzić, że już wkrótce będzie to możliwe w Krakowie. MobiConf to dająca kompleksową wiedzę konferencja dla specjalistów z branży technologii mobilnych. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i jest przeznaczone szczególnie dla programistów. Moim gościem jest Radosław Cholewa, CTO w firmie Miquido oraz współtwórca konferencji takich jak MobiConf i Geekon. Zanim porozmawiamy o MobiConf, chciałabym się dowiedzieć, skąd u Ciebie w ogóle zainteresowanie branżą mobile? A więc zainteresowałem się mobilem około roku 2010. Ja zawsze miałem taką tendencję, żeby poznawać jakieś nowe rzeczy, nowe technologie. Coś, co się pojawiało na rynku, zawsze jakby ciekawiło mnie, tak? I około 2010 roku przyglądałem się temu, jak budzi się mobile, jak coraz bardziej ludzie kupują telefony z Androidem, iPhone zyskuje coraz większą popularność. Wtedy też postanowiłem tak naprawdę ruszyć z tworzeniem aplikacji mobilnych. I tak się narodziło właśnie Miquido? Tak, dokładnie tak. Miquido został stworzony przeze mnie oraz moich dwóch wspólników. Wcześniej pracowaliśmy nad aplikacjami klasy Enterprise, systemy bankowości internetowej, systemy transakcyjne. I po około pięciu latach pracy nad takimi systemami stwierdziliśmy, że chcielibyśmy spróbować czegoś nowego. W Krakowie nie było wtedy za dużo firm mobilnych, więc postanowiliśmy po prostu założyć swoją własną działalność i stworzyć Miquido. No i czym możecie się teraz pochwalić? Takie Twoje sztandarowe projekty, jeżeli chodzi o Miquido. Coś, co na pewno jest rozpoznawane w Polsce przez tutaj naszych rodzimych użytkowników telefonów, to jest na przykład aplikacja Play24. Jeżeli... To Wy ją zrobiliście? Tak, aha, tak. Jeżeli na przykład używasz telefonu z iOS-em, to Play24 na iOS-a jest naszej produkcji. Super, ale Wy produkujecie głównie na rynek polski, czy też macie w swoim portfolio klientów z zagranicy? Nastawiamy się głównie na klientów z zagranicy, jest to około 90% naszych klientów. W Polsce raczej współpracujemy głównie z takimi dużymi firmami, na przykład wspomniany już Play, inni operatorzy komórkowi, banki, tego typu firmy. Powiedz mi, inaczej się pracuje z klientem z zagranicy, a inaczej z tego polskiego rodzimego rynku? Nie chcę tu za bardzo narzekać na polskich klientów, wiadomo, ale jednak czuć tą różnicę we współpracy z zagranicznym klientem. Szczególnie to podejście klientów ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Jest to jednak inny sposób komunikacji, inny sposób zrozumienia. A dlaczego klienci ze Stanów, pomimo tego, że to jest no, duży dystans, tak, dzielący nas, wybierają firmy z Polski? Macie po prostu fajne portfolio? Nie wiem, świetnie się reklamujecie na tamtym rynku? No dlaczego akurat Wy? Na pewno w chwili obecnej mamy bardzo duże portfolio, bo jest to powyżej 70 zrealizowanych aplikacji. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że jesteśmy jedną z największych firm tworzących aplikacje mobilne w Polsce z kapitałem czysto polskim, tak? Bez kapitału zagranicznego. No, na pewno też powodem, dla którego klienci zagraniczni wybierają polską firmę, jest oczywiście koszt, ale też fakt, że ogólnie polscy programiści bardzo dobrze są odbierani na świecie. Zasłynęli w wielu konkursach programistycznych, więc jest bardzo dobra opinia na temat naszych programistów. Ja słyszałam i miałam różne doświadczenia z programistami. Generalnie problem to jest czasu, obsłów różnego rodzaju. A dwa, kwestia tego, że oni się też cenią, czy Wy się cenicie jako programiści. I no jeżeli poczujecie, że gdzieś możecie no więcej kasy zarobić albo no nie bardziej się realizować, to nie macie skrupułów, żeby jakiś tam projekt zrealizować. Mit? Czy prawda? To znaczy widać taką tendencję, akurat ja jestem z tej drugiej strony, tak? Patrzę jako pracodawca na pracowników i oczywiście zdarzają się takie osoby, każda osoba jest inna. Jedni oczywiście przekładają powyżej, jaką największą wartość pieniądze, inni jednak pasjonaci są w stanie zrezygnować z pieniędzy, żeby tylko pracować nad czymś ciekawym. Ja zawsze osobiście miałem takie podejście, że ważniejsze jest robić coś ciekawego, coś interesującego, rozwijać się, a pieniądze, jeżeli robisz coś ciekawego, same przyjdą. Aha. No właśnie, to jest też tak, że Ty się lubisz dzielić swoją wiedzą, stąd taka chęć do realizacji konferencji? Pomysł związany z konferencją narodził się
około 5-6 lat temu. Pierwsza edycja miała miejsce dopiero w zeszłym roku. To pokazuje, jak długo jakby on kiełkował w mojej głowie. Ale głównym założeniem, powodem, dla którego chciałem zorganizować tę konferencję, był fakt, że w Krakowie, mieście, w którym jest bardzo dużo programistów mobilnych, jest dużo małych studio mobilnych, tak naprawdę nie było żadnej konferencji międzynarodowej, czyli takiej, gdzie przyjeżdżaliby zarówno prelegenci, jak i uczestnicy z całego świata. Były tylko same lokalne wydarzenia z udziałem polskich prelegentów. Chciałem pokazać, że możemy ściągnąć ludzi z całego świata. Nie tylko klientów. Mamy ludzi, akurat nie pracujemy na przykład z Facebookiem, nie pracujemy ze Spotify'em, ale na MobiConfa przyjeżdżają ludzie ze Spotify'a, SoundCloud, z Facebooka, z wielu różnych bardzo znanych firm, po to, żeby po prostu pokazać, jak oni pracują nad swoimi projektami, jakie problemy mają, jakie rozwiązania stosują przy tak dużych projektach. Są to projekty na naprawdę wielką skalę. Wcześniej współtworzyłeś konferencję GIGON. Dalej nad tym projektem pracujesz? Jesteś w niego zaangażowany? Ostatnio jestem odsunięty od tego projektu z uwagi na dużą ilość obowiązków. Tak? Teraz jestem bardziej nastawiony na MobiConf, na Miquido. GIGON pochodzi jeszcze z czasów, gdy pracowałem właśnie nad aplikacjami tworzonymi w Javie, aplikacjami serwerowymi. Jego stworzenie, jego założenie, idea za tym była podobna zresztą jak za MobiConfem. Nie było wtedy w Polsce konferencji, która również przyciągałaby zagranicznych prelegentów, zagranicznych uczestników. Stworzyliśmy GIGONa, w chwili obecnej to jest około 1300 uczestników, więc myślę, że było warto. Ale teraz skupmy się na MobiConf. W zeszłym roku pierwsza edycja się odbyła. Tak. Pochlebne recenzje, sukces. A co w tym roku czeka na uczestników konferencji? Jakie atrakcje? Jeżeli chodzi o atrakcje, to na pewno przenosimy się do Multikina. W zeszłym roku akurat konferencja odbywała się w hotelu. W tym momencie będziemy mieć konferencję w Multikinie, czyli duże ekrany, klimatyzacja, wygodne fotele. Dodatkowo planujemy mieć dużo więcej sponsorów oraz uczestników. Poza tym czekają na uczestników takie atrakcje jak na przykład mobilna impreza. Ponieważ jest to konferencja. Czy mobilna impreza, czy będzie tak się przenosić, tak? Czy wszyscy będą z telefonami? Dobrze to ujęłaś. Przenoszenie będzie polegać na tym, że impreza odbywa się w tramwaju. Czyli jest naprawdę mobilna. A to taka jakaś mała imprezka, czy szykujecie kilka składów? To jest duży tramwaj. Okay. Także będziemy jeździć po mieście i imprezować. Jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby poznać ludzi, wymienić opinie. Ale to będzie miało coś wspólnego z jakimś na przykład czekowaniem się albo zdobywaniem jakichś punktów? No rozumiem, że jakby telefon komórkowy i mobile będzie bardzo istotnym elementem tej imprezy. Jeżeli chodzi o mobile'a i w kontekście imprezy, to aż tak bardzo, że tak powiem, nie chcemy. Zresztą nie wiem, czy ludzie będą w stanie jakby myśleć podczas tej imprezy. Czy to odpoczynek. Oddech ma to po prostu pozwolić ludziom na luzie porozmawiać ze sobą. Moim zdaniem każda konferencja tak naprawdę powinna mieć jakąś imprezę towarzyszącą, bo jest to moment, w którym możesz porozmawiać z tymi największymi, najbardziej znanymi prelegentami, którzy przyjeżdżają na konferencję. Wiadomo, jeżeli jesteś na sali konferencyjnej, często może się okazać, że nie masz tej odwagi, nie masz okazji podejść do prelegenta. A taka impreza integracyjna, na pewno otwartość, bezpośredniość jest dużo większa. A propos integracji, zaczęliśmy od imprezowania, teraz może wróćmy do tego, co będzie głównym tematem konferencji. Czy myślisz, że taka osoba jak ja, która nie do końca zna się na mobilu, wie, co to aplikacja Play24, wie generalnie, o co chodzi w aplikacjach, ale tak generalnie, czy jak ja wybiorę się na Twoją konferencję, czy ja tam znajdę coś dla siebie? Na konferencji będziemy poruszać zarówno tematy techniczne, akurat to będzie większość tematów, natomiast oprócz tego chcemy poruszyć tematy biznesowe związane z produkcją aplikacji, z ich wypuszczeniem, z ich marketingiem oraz rzeczy związane z interfejsami użytkownika, z projektowaniem ich, z usability. Czyli to nie będzie tylko i wyłącznie techniczna konferencja, aczkolwiek duża część prezentacji faktycznie w istocie będzie techniczna. Czyli też będzie można się dowiedzieć, jak ewentualnie zarządzać takimi projektami. Tak. I jak tych terminów dowozić, tak? Że programista mówi, o to zajmie co najmniej 2-3 tygodnie, a ja na tej konferencji mogę dowiedzieć się, że to zajmie krócej, to będę mogła potem to w praktyce wziąć w życie. Możesz dowiedzieć się, jak to robią inni, jak inni dowożą te projekty. I na podstawie tego możesz zostać zainspirowana, możesz spróbować wdrożyć to podejście u siebie. Konferencja będzie podzielona na jakieś bloki tematyczne, jakieś warsztaty też będą miały miejsce?
Tak, główne dwie ścieżki będą poświęcone oczywiście dwóm najważniejszym platformom, iOS, Android. Do tego będzie ta trzecia ścieżka biznesowa, poświęcona również UI, User Experience. Oprócz tego na dzień przed konferencją planujemy zorganizować warsztaty, między innymi warsztaty akurat takie mniej techniczne. Poprowadzi je Vitali Friedman ze Smashing Magazine, może kojarzysz. Mhm. Jest to jeden z najbardziej poczytnych portali w internecie poświęconych właśnie interfejsom użytkownika, grafice, user experience. Więc on przyjedzie tu do nas do Polski, do Krakowa i dzień przed konferencją przeprowadzi całodniowe szkolenie. A dlaczego nie ma Windows Phone? Windows Phone, akurat jeżeli chodzi o Windows Phone'a, oficjalna aplikacja konferencji będzie na tą platformę. Niestety w zeszłym roku, gdy zorganizowaliśmy prezentacje poświęcone Windows Phone, tak naprawdę na tych prezentacjach było około 5-6 osób, tak? Więc nie ma tutaj tego zainteresowania. Czyli największe zainteresowanie jest jednak, jeżeli chodzi niestety, o... Tak, niestety. Statystyki pokazują, że jednak iOS, Android, Windows jest daleko w tyle, aczkolwiek osobiście ja uważam, że ta platforma ma przyszłość. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja nie do końca kupuję system kafelków, ale wiesz, czym się przynajmniej wyróżniają. Ma to, co lubi. Tak, no to prawda. No i jeżeli chodzi o aplikacje, które można ściągnąć na Windows Phone, to rzeczywiście jest ich liczba coraz większa, tak? Więc to rzeczywiście jest pewna fajne możliwości, a te telefony też mają fajną jakość. Ale nie o modelach telefonu będziemy rozmawiać. Jednym z partnerów konferencji jest grupa Women in Technology. Tak. I chciałam o te kobiety jestem z tego dumny. Zapytać. No właśnie, bo ja znalazłam taką informację, że jeżeli chodzi o programowanie ogólnie, to w branży IT 55% stanowią kobiety, ale czy to są głównie osoby, które zarządzają 55% stanowią kobiety? Tak, no właśnie, bo głównie to jednak panowie nie programują. Niemożliwe. Ostatnio akurat ja osobiście żałuję, że nie jest tak, ale faktyczne statystyki pokazują, że to jest 15%. Ale te panie programują, czy one... Programistyk. Bo ja mówię o branży IT, że generalnie w branży IT 55% to kobiety, ale one raczej rozumiem... Mi się wydaje, że to mogą być ewentualnie jakieś... Tylko wtedy pytanie, jeżeli byłoby 50% i one byłyby związane z zarządzaniem, mielibyśmy więcej project managerów niż faktycznych deweloperów. Idąc tym takim rozumowaniem. To idąc tym tropem deweloperów, to jeżeli miałbyś tak powiedzieć, to procent kobiet w branży programistycznej to jest mniej więcej programistek, ile? Są statystyki, które mówią, że jest około 10%, 15%, ale na przykład jeden z najpopularniejszych portali do znajdowania informacji, problemów, rozwiązań problemów, Stack Overflow, oni twierdzą, że wśród ich użytkowników procent programistek to jest 6%. Ale z czego to wynika? Przecież kobiety są bardziej dokładne. Są myślę, że powodem to wszystko zaczyna się już na poziomie jakby studiów, tak? Jeżeli zobaczysz na uniwersytety, to częste są przypadki, że na 100 osób jest 3-6 kobiet. U nas akurat w firmie w Miquido mamy trochę większy procent, bo mamy aż 8 kobiet na 60 osób. Ja chciałbym, żeby ten procent podskoczył aż do 20, to jest mój taki osobisty mały cel. No dobra, to życzę Ci tego oczywiście, żeby tych kobiet było coraz więcej. Jeżeli chodzi o rynek mobile'a, bo chciałam jeszcze o to zapytać, jeżeli chodzi o Polskę, to jak Ty to widzisz, jeżeli chodzi o rozwój wykorzystania aplikacji mobilnych? My jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby z pewnych narzędzi korzystać właśnie z poziomu tabletu czy telefonu? Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj jak najbardziej jest dużo użytkowników smartfonów, ludzie używają tych aplikacji. Teraz pytanie, czy chciałabyś tutaj znać mój pogląd na to i na samych użytkowników, czy jak wygląda też to od strony jakby jakości wytwarzanego tutaj w Polsce oprogramowania? Czy... Tak, znaczy co nas najbardziej kręci w tych aplikacjach mobilnych? Jak ty z perspektywy osoby, która wytwarza te aplikacje, robi je, buduje, to co dla polskiego użytkownika jest najistotniejsze? Mnie osobiście wydaje się, że ta aplikacja zawsze musi być prosta, zawsze musi być użyteczna. Użytkownik nie powinien się zastanawiać nad tym, jak ją użyć, tak? Aplikacje, które są zbyt skomplikowane, ale to nie dotyczy tylko polskiego rynku. To jest ogólnie przyjęty standard, że aplikacje, które są zbyt skomplikowane, są odrzucane przez użytkowników. Urządzenia są niewielkie, ekrany są niewielkie, więc umieszczenie tam dużej ilości przycisków, wielu opcji tak naprawdę mija się z celem. Jeżeli otworzyłabyś taką aplikację, zobaczyła 20 przycisków, to prawdopodobnie byś ją postanowiła zamknąć, tak? Stwierdziłabyś, że nie masz czasu, żeby dochodzić do tego, jak ona działa. Więc aplikacja po prostu po otwarciu musisz wiedzieć od razu jako użytkownik, jak jej używać.
Aplikacje działają na małych ekranach, ale na konferencji MobiCon będą duże ekrany w multikinie. Pytanie takie najistotniejsze. Ktoś, kto nas teraz ogląda i chce przybyć do Krakowa. Kiedy ma się tam stawić i kogo będzie mógł wysłuchać jakichś swoich idoli, zobaczyć, spotkać i z nimi móc porozmawiać? A więc konferencja odbywa się 1-2 października i przyjadą do nas ludzie z takich znanych firm. Już tutaj będę mówił nie po nazwiskach, bo akurat w tej branży, w mobilu, to jest w ogóle taka dygresja. Prelegenci nie są aż tak bardzo znani, jak w przypadku firm, które za nimi stoją. Tak, dokładnie, więc po prostu podam nazwę firm. Przyjadą do nas ludzie z Facebooka, ze Spotify, SoundCloud, Wunderlista, który został niedawno kupiony przez Microsoft, Shazam. Więc myślę, że będzie kogo posłuchać. Ale będzie można się z nimi spotkać, wiesz, taki... Będziesz mogła się spotkać z nimi zarówno na tej oficjalnej części, jak i na tej nieoficjalnej. Czyli będzie można jakieś tam informacje uzyskać. To jest bardzo, bardzo ważne. Mamy taką nową zasadę w naszym programie, że gość poprzedniego odcinka zadaje pytanie gościowi, który się pojawi w następnym. Mamy takie pytanie. Więc piękna nieznajoma albo piękny nieznajomy, pytanie do Ciebie. Pojawia się bardzo dużo nowych mediów w internecie, którymi można dotrzeć do użytkownika. A co z tymi tradycyjnymi? Banery w mediach horyzontalnych ciągle mają się dobrze, więc jak ten rynek będzie wyglądał w najbliższym czasie? Tradycyjne media marketingowe versus te nowoczesne. Moim zdaniem to już jest widoczne. Jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda sprzedaż gazet i ile gazet na przykład jest obecnie sprzedawanych versus 10 lat temu, to ewidentnie widać, że jest odejście od tych tradycyjnych środków przekazu. Wszystko jest, przechodzi do internetu, przechodzi już nie tylko na strony, ale również do aplikacji mobilnych. I wydaje mi się, że ogólnie tendencja będzie taka, że wszystko będzie podążać w stronę aplikacji mobilnych. Ale jedno co będzie, to ludzie będą ze sobą rozmawiać. I teraz Twoja szansa, zadanie pytania gościowi, który się pojawi w kolejnym odcinku. A więc moje pytanie to, podaj jedną rzecz, która sprawiła, że jesteś tu, gdzie jesteś. I moje pytanie na koniec, jeżeli chodzi o MobiConf. Kiedy i gdzie? W Krakowie, 1-2 października. Ludzie z Facebooka, Spotify'a, warto tam być, poznać, można z nimi uścisnąć dłoń, a przede wszystkim dużo na temat programowania na mobile się dowiedzieć. Dokładnie. Dzięki wielkie. Dziękuję. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.